Wyspa Skarbów to dedukcyjna gra planszowa dla od 2 do 5 graczy w wieku co najmniej 10 lat, w którą rozgrywka potrwa około 45 minut. W pudełku z grą znajdziemy 5 zasłonek, 5 pionków, 4 żetony kolejności, 4 arkusze na notatki, 4 mapy piratów, plansze wyspy, 4 karty postaci, 2 małe linijki, linijkę, duży i mały szablon poszukiwania, 5 mazaków, duży i mały kompas, 11 wskazówek obszarowych, 8 wskazówek kompasu, dwustronną planszę kalendarza, 11 wskazówek czarnej plamy, 7 wskazówek początkowych, 8 żetonów informacji, 6 żetonów skrzyni, żeton skarbu, skrzynię, dwustronną mapę długiego Johna Silvera, cyrkiel, instrukcje. Planszę należy umieścić na środku stołu. Planszę kalendarza umieśćcie przy południowej części wyspy, układając ją stroną odpowiadającą liczbie graczy do góry. Potasowane karty wskazówek początkowych, czarnej plamy i kompasu należy ułożyć w osobne stosy obok planszy wyspy. Umieśćcie cyrkiel, oba szablony poszukiwania, linijkę, oba kompasy i małą linijkę w zasięgu wszystkich graczy. Jeden z graczy wciela się w długiego Johna Silvera. Siada przy południowej stronie planszy i bierze czarny mazak, jedną skrzynię, jeden pionek długiego Johna i dwa żetony informacji typu blef, które umieszcza na odpowiednich polach na planszy. Następnie umieszcza przed sobą zasłonkę i ukrywa za nią swoją mapę i małą linijkę, 6 żetonów informacji typu prawda, 11 wskazówek obszarowych, 6 żetonów skrzyni i jeden żeton skarbu. Pozostali gracze piraci biorą odpowiednią liczbę pionków zależną od liczby piratów, którzy grają przeciwko długiemu Johnowi. Jeden pirat, gracz bierze 3 dowolne pionki, dwóch piratów, każdy z graczy bierze 2 dowolne pionki, trzech lub więcej piratów, każdy z graczy bierze 1 dowolny pionek. Gracze biorą także mazaki odpowiadające kolorom ich pionków. Zasłonkę odpowiadającą kolorowi jednego z wybranych pionków, po jednej karcie postaci oraz po jednym żetonie kolejności odpowiadającym wybranej zasłonce oraz po jednej mapie i jednym arkuszu notatek, które gracze umieszczają za swoją zasłonką. Począwszy od gracza siedzącego z prawej strony długiego Johna, a następnie kontynuując przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, każdy z piratów umieszcza swój żeton kolejności na wolnym polu czaszki, które znajduje się najbliżej pierwszego dnia miesiąca. Teraz rozpoczyna się faza przygotowań, w której najpierw gracze umieszczają swoje pionki na pozycjach początkowych, rysując okrąg wokół swojej pozycji. Długi John zakopuje skarb. Oznacza miejsce ukrycia skarbu na swojej mapie. Może wybrać dowolne miejsce, ale nie może ono być w promieniu 2 mil od pozycji początkowych graczy. Nie może znajdować się na terenach niedostępnych, oznaczonych na planszy czerwoną linią, ani nie może znaleźć się na jakiejkolwiek linii przerywanej. Teraz długi John odkłada na bok awersem do dołu wskazówkę obszaru, na którym umieścił skarb. Pozostałe wskazówki tasuje, a następnie rozdaje każdemu z graczy po jednej z nich. Długi John dobiera 3 wskazówki początkowe. Długi John dobiera tyle wskazówek kompasu, ilu jest piratów plus 3. Pozostałe karty wskazówek kompasu odkłada do pudełka. Gra podzielona jest na serię tur i kończy się, gdy któryś z graczy, pirat albo długi John, znajdzie skarb. Najpierw długi John aktualizuje kalendarz. W tym celu przesuwa pionek pirata z najstarszego pola na najbliższe wolne pole. Jeśli na polu znajduje się symbol wydarzenia, długi John wprowadza je w życie. Wskazówka początkowa. Długi John wybiera i zagrywa wskazówkę początkową z ręki. Symbol żetonu typu blef. Długi John otrzymuje żeton typu blef, który będzie mógł zagrać zagrywając wskazówkę początkową albo wskazówkę czarnej plamy. Więzienie. Pirat, którego pionek zostaje umieszczony na tym polu, decyduje, w której z 8 wież na planszy zostanie umieszczony długi John. Piraci mogą przedyskutować, gdzie go umieścić, ale ostateczną decyzję podejmuje aktywny gracz. Czarna plama. Długi John odrzuca wszystkie wskazówki początkowe i dobiera 3 wskazówki czarnej plamy. Wskazówka czarnej plamy. Długi John wybiera i zagrywa wskazówkę czarnej plamy z ręki. Ucieczka pozwala długiemu Johnowi uciec z wieży więziennej. Kiedy długi John zagrywa wskazówkę początkową lub wskazówkę czarnej plamy, przeprowadza następujące czynności. Najpierw umieszcza wybraną wskazówkę na polu kalendarza. Teraz wprowadza efekt wskazówki w życie.
umieszcza żeton informacji zakryty na planszy pod kartą wskazówki. Jeśli długi John wybierze żeton prawdy, wskazówka musi być prawdziwa. Jeśli jednak umieści żeton blef, wskazówka, którą daje, może, ale nie musi być zgodna z prawdą. Na koniec długi John dobiera nową wskazówkę początkową albo wskazówkę czarnej plamy, w zależności od tego, jaki rodzaj wskazówki właśnie zagrał. Pierwsza zagrana wskazówka zawsze musi być prawdziwa. Po rozpatrzeniu wydarzeń kalendarza przychodzi kolej na pirata, którego znacznik przesunięto. Pirat będzie miał tyle akcji, ile wskazuje liczba gwiazdek na polu, na którym umieszczono jego znacznik. Każdy gracz ma 3 akcje zwykłe do wyboru. Jazda konna pozwala na przesunięcie pionka maksymalnie o 6 mil. Gracz bierze linijkę i rysuje na planszy wyspy linię zaczynającą się w miejscu, z którego rusza, a następnie stawia krzyżyk w miejscu, do którego się przemieścił, przesuwając na nie pionek. Linia nie może przechodzić przez teren niedostępny ani się na nim kończyć. Piesza wędrówka pozwala na przesunięcie pionka o maksymalnie 3 mile oraz przeprowadzenie małego poszukiwania. Gracz może wykonać obie te akcje w dowolnej kolejności. Aby przeprowadzić poszukiwanie, gracz bierze mały szablon poszukiwania, a następnie umieszcza go w taki sposób, aby krzyżyk znajdował się wewnątrz. Szablon może nachodzić na teren niedostępny, ale nie może sięgać do terenu po jego drugiej stronie. Teraz gracz rysuje okrąg wewnątrz szablonu i pyta długiego Johna, czy na zaznaczonym obszarze znajduje się skarb. Jeśli skarb znajduje się wewnątrz okręgu lub na jego granicy, zostaje znaleziony, a dany gracz wygrywa grę. W przypadku wątpliwości długi John musi założyć, że skarb został odnaleziony. Jeśli skarb nie znajduje się w okręgu, długi John ma dwie możliwości. Może po prostu powiedzieć, że skarb nie został znaleziony, a może też po tej informacji dać graczowi żeton z skrzyni. W tym celu umieszcza w skrzyni wybrany żeton i daje graczowi, a następnie wykreśla go na swojej planszy. Żetony przedmiotów pozwolą piratowi wykonać dodatkową akcję podczas swojej tury, żetony tropów pozwolą piratowi otrzymać poufną informację dotyczącą położenia skarbu. Po wykorzystaniu żetony są odrzucane z gry. Przekazanie żetonu skrzyni pozwoli w przyszłości długiemu Johnowi na zagranie karty wskazówki oznaczonej symbolem skrzyni. Trzecią akcją jest duże poszukiwanie, które gracz wykonuje tak samo jak małe, przy czym wykorzystuje do niego duży szablon. Każdy pirat ma na swojej karcie postaci zarówno akcje, jak i umiejętności specjalne. Jeśli przy akcji specjalnej znajduje się przynajmniej jedno pole do zaznaczenia, taką akcję można wykonać tylko określoną liczbę razy, zaznaczając to każdorazowo na planszy pirata. Jeśli przy akcji jest symbol nieskończoności, daną akcję można wykorzystywać wielokrotnie, nadal jednak pamiętając o limicie akcji w turze gracza. Kompas. Gracz może poprosić długiego Johna o poufną informację. Umieszcza kompas na planszy tak, aby wskazywał północ, a pionek gracza znajdował się w środku, a następnie długi John wybiera jedną ze wskazówek kompasu, które ma na ręce i daje ją graczowi. Wskazówka pokazuje, które dwa kierunki na pewno nie prowadzą do skarbu. Gracz zachowuje wskazówkę w tajemnicy przed innymi graczami, a za pomocą małego kompasu może nanieść poznaną informację na swoją mapę. Weryfikacja pozwala podejrzeć piratowi żeton informacji umieszczony pod wskazówkami na planszy kalendarza. Gracz nie może pokazać awersu żetonu innym, ale może ich poinformować, co zobaczył, niekoniecznie mówiąc prawdę. Galop pozwala przemieścić pionek gracza w dowolne inne pole na planszy, oznaczając je krzyżykiem. W tym przypadku gracz nie rysuje żadnej linii. Umiejętności specjalne postaci zostały szczegółowo opisane w instrukcji. Kiedy pionek kolejności gracza zostanie przemieszczony na pole ucieczki na planszy kalendarza, długi John ucieka ze swojej celi. Od teraz gracze kontynuują grę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od długiego Johna, który może wykonać w swojej turze tylko jedną akcję, jazdę konną do 6 mil. Pozostali gracze mogą wykonać po dwie akcje. Jeśli długi John postawi swój pionek w miejscu, w którym został ukryty skarb, zanim zrobi to którykolwiek z piratów, wygrywa grę. Życzymy emocjonujących poszukiwań!